Cześć! Dzisiaj powiemy sobie o stanach zapalnych w kontekście hipertrofii, czy mamy się czego obawiać, jaki stosunek powinniśmy mieć do zapaleń, no i jak one wpływają na kształtowanie naszej muskulatury. Zacznijmy sobie od omówienia samego pojęcia stanu zapalnego. Stan zapalny jest częścią złożonej odpowiedzi organizmu na jakiś stan patologiczny, np. uszkodzenie komórki, mający na celu zainicjowanie naprawy i oczywiście poinformowanie odpowiednich elementów w organizmie, by te zmobilizowały się do tego typu czynności. Jeśli chodzi o trening siłowy i stany zapalne, to oczywiście każdorazowy trening będzie powodował jakieś ilości zapaleń, aczkolwiek jest to swego rodzaju mus, jeśli chcemy doświadczać hipertrofii. Takim podstawowym, najistotniejszym regulatorem naprawy naszych mięśni podbytej jednostce treningowej jest interleukina 6. Interleukina 6 jest, może pełnić zarówno funkcję miokiny antyzapalnej, jak i cytokiny prozapalnej. I wszystko zależy od tego, czy jest ona inicjowana poprzez wydzielanie z tkanki tłuszczowej. Wtedy oczywiście pełni funkcję cytokiny prozapalnej. Czy wydzielana jest wskutek skurczu mięśnia i wtedy pełni ona funkcję miokiny antyzapalnej. Cytokina, czyli ta nasza interleukina 6, wydzielana jest pod wpływem innych cytokin prozapalnych, np. interleukiny 1, poprzez makrofagi i monocyty. Oczywiście jej funkcją jest przede wszystkim informowanie części układu immunologicznego, takich jak limfocyty T, czy limfocyty B, wskutek czego, jak możemy się domyślić, jej długi okres podwyższonych ilości w organizmie może skutkować pewnymi patologiami, które następują wskutek nadczynności układu immunologicznego. No i teraz trzeba by sobie wytłumaczyć, jak ta interleukina 6 będzie wpływać na nasze możliwości budowania masy mięśniowej. Nie skupimy się teraz na pojedynczych wyrzutach tej interleukiny 6, na pojedynczych skokach, a to jak może to wyglądać, jeśli przewlekle poziom tych cytokin prozapalnych, jakichś markerów zapalnych jest podwyższona. Zaczniemy sobie od badania Orsatiego z 2012 roku, opublikowanego w Journal of Strength and Conditioning Research, gdzie udowodniono w badaniu, które było przeprowadzane przez 9 miesięcy, także ten okres czasu jest stosunkowo długi. Zastosowano trening 3 razy w tygodniu. W badaniu wzięły udział 22 kobiety, a średnie BMI wynosiło 27. Dlaczego tutaj dałem znak zapytania, to zaraz wyjaśnię. Natomiast spójrzmy sobie na początku na wykres. Przyrost masy mięśniowej i przyrost tkanki tłuszczowej. Ta korelacja jasno pokazuje, że im większy przyrost tkanki tłuszczowej notowano w badaniu u danych jakichś tam kobiet biorących udział, tym przyrost masy mięśniowej był nieco mniejszy. I co ciekawe, skorelowano to właśnie ze znacznym wzrostem interleukiny 6 w organizmach tych kobiet, co daje nam taką przesłankę, że właśnie przewlekłe wysokie stężenie interleukiny 6 może w pewien sposób hamować nasze zdolności do budowania masy mięśniowej. Te mechanizmy nie są w 100% jeszcze poznane, natomiast naukowcy sugerują tutaj, że wpływ może mieć na to gorszy obrót białek przy właśnie wysokich przewlekłych stężeniach interleukiny 6. Tak więc oczywiście ten wykres może nie oddawać idealnie tego, jak wyglądałoby to u młodszych kobiet, bo kobiety, które były tutaj wzięte do badania, były w wieku takim zazwyczaj powyżej 40 lat,
co jak wiemy, ten wiek może troszeczkę przekładać się na ilość samych stanów zapalnych, ale gdyby tutaj do tego badania wziąć na przykład młodych mężczyzn, młode kobiety, szczególnie jakichś wysportowanych, to ta zależność mogłaby wyglądać troszeczkę inaczej, tutaj tym złotym kolorem zaznaczyłem, czyli ten przyrost tkanki tłuszczowej nie powodowałby aż takich dużych zmian w przybieraniu ilości masy mięśniowej, tak? Czyli już mamy tutaj taką pierwszą przesłankę, że to właśnie tkanka tłuszczowa może być tym czynnikiem, który w pewien sposób będzie ograniczał za pomocą jakichś mechanizmów możliwości budowania naszej masy mięśniowej. Oczywiście jeśli ta tkanka tłuszczowa jest zbyt duża, ale to zaraz do tego dojdziemy. To co mamy jeszcze w zanadrzu, to są dwa badania z 2009 i z 2014 roku, z których wnioski są takie, że przewlekłe wysokie poziomy markerów stanów zapalnych doprowadzają do uszkodzenia stawów, mogą korelować z obniżaniem poziomu testosteronu, mogą także właśnie to, co już wcześniej sobie wspomnieliśmy, upośledzać zdolności do budowania masy mięśniowej. I kolejnym takim potwierdzeniem, kolejnym takim badaniem była fajna publikacja naukowa Norheima z 2017 roku, w której sprawdzano przyrost masy mięśniowej i korelujący z tym marker stanów zapalnych białko C-reaktywne, czyli CRP. No i co się okazało? Że osoby, które charakteryzowały się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o ten przyrost masy mięśniowej w trakcie badania, cechowały się też stosunkowo najniższymi poziomami białka C-reaktywnego, czyli generalnie ten przewlekły poziom stanów zapalnych w ich organizmach był stosunkowo niski. Im poziom stanów zapalnych zaczynał wzrastać, im był wyższy, tym te możliwości, tym te przyrosty masy mięśniowej w danym okresie czasu badania były gorsze. Także jest to kolejna przesłanka do tego, by sądzić, że przewlekła ilość zapaleń, która jest w naszym organizmie, będzie właśnie utrudniała nam budowę masy mięśniowej. Co ciekawe, mamy też fajne badanie Szteka z 2017 roku, z którego dowiadujemy się, że zbyt duża objętość również może za mocno nasilać stany zapalne i powodować, że przewlekle te stany zapalne będą utrzymywały się na zbyt wysokim poziomie, co właśnie będzie też może być powodem naszej stagnacji lub nieoptymalnego wzrostu masy mięśniowej, bo po prostu nasz organizm nie będzie mógł sobie poradzić i te poziomy zapaleń przewlekłe będą zbyt wysokie, co będzie, tak jak już powiedziałem, utrudniało tą budowę masy mięśniowej, a dlaczego to sobie omówimy w dalszej części materiału. Tak czy inaczej, możemy powiedzieć jeszcze tutaj, wracając do CRP, że skąd to się w ogóle bierze, bo tutaj ten mechanizm jest troszeczkę inny, ponieważ wysoki, przewlekły poziom białka C-reaktywnego według naukowców może hamować proliferację mioblastów, czyli takich prekursorów komórek mięśniowych. Tak więc mamy nawet konkretnie opisany mechanizm, jak przewlekłe, wysokie poziomy danych markerów stanów zapalnych mogą przyczyniać się do właśnie hamowania tej naszej upragnionej hipertrofii. Tak więc z tego, co już na ten moment omówiłem, na pewno widzicie, że z jednej strony interleukina 6 jest tym regulatorem naprawy mięśni, czyli ona jest tym potrzebnym sygnałem do tego, żeby zaangażować nasz organizm w regenerację. Natomiast z drugiej strony ta jej druga twarz jest taka, że niestety jej wysokie poziomy utrzymujące się przez całą dobę, takie przewlekłe, mogą utrudniać budowanie masy mięśniowej i to w sposób istotny. Myślę, że też zauważyliście, że to wszystko tutaj, co mówiliśmy, wiąże się z tkanką tłuszczową. Przynajmniej pierwsze omawiane badanie. No i rzeczywiście nasza tkanka tłuszczowa może bardzo mocno indukować te nasze zapalenia. I właśnie to bym chciał teraz z Wami omówić. Nasza tkanka tłuszczowa, nasza komórka tłuszczowa, czyli adipocyt, nie jest tylko taką martwą tkanką, która gdzieś tam siedzi sobie w naszym organizmie i nie ma żadnych innych funkcji, nie ma nic innego do roboty, że tak powiem, ale
Co istotne, pełni ona funkcje endokrynne, czyli wydzielnicze. Wydziela wiele bioaktywnych związków, które mają poszczególne funkcje w naszym organizmie, które w jakiś sposób działają w naszym organizmie. I tą grupę związków nazywamy adipokinami albo inaczej adipocytokinami. Tak więc wydzielanie, ta funkcja endokrynna, która skutkuje wydzielaniem adipokin, może się przyczyniać znacząco do możliwości budowania naszej masy mięśniowej. W normalnych warunkach nasz adipocyt, nasza komórka tłuszczowa wydziela sobie rezystynę, leptynę, wisfatynę i tak dalej, gamę różnych związków biologicznie aktywnych, które mają jakieś funkcje, na przykład leptyna jest hormonem, który odpowiada za kontrolowanie głodu i tak dalej, i tak dalej. Inne, na przykład związki biologiczne odpowiadają za insulinowrażliwość, także funkcji, które spełniają, jest bardzo wiele. Co jednak istotne w kontekście naszego dzisiejszego materiału, to to, że gdy nasza komórka tłuszczowa, nasza tkanka tłuszczowa nie jest zbyt, można powiedzieć, przerośnięta, nie mamy za dużo tej tkanki tłuszczowej, no to ta komórka tłuszczowa wytwarza te adipocytokiny w takich normalnych ilościach, które nie sprawiają żadnych problemów. Są wręcz potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i do utrzymania homeostazy. Natomiast jeśli przybieramy zbyt dużo tkanki tłuszczowej, to nadaktywność adipocytów w kontekście właśnie tej funkcji endokrynnej może się przyczynić do zbyt dużego wydzielania pewnych związków biologicznie aktywnych i stwarzania nam pewnych problemów poprzez zaburzenie tej naszej homeostazy, tak? I mogą być to problemy na przykład natury hormonalnej. Może to przykładowo wpływać na obniżenie wrażliwości insulinowej komórki itd., itd. Co ciekawe, taka nadaktywność adipocytów w kontekście wydzielania tych aktywnie biologicznych związków może doprowadzać nie tylko do problemów szeroko pojętego zdrowia, ale także obniżenia naszych możliwości budowania masy mięśniowej poprzez obniżenie wrażliwości anabolicznej naszego organizmu. Jak to się dzieje? Jeśli mamy zbyt dużo tkanki tłuszczowej, nasilają się procesy zapalne wskutek właśnie działania nadaktywnego działania adipocytów. Następnie dochodzi do obniżenia odpowiedzi MPS, czyli syntezy białek mięśniowych, na wzrost stężenia aminokwasów w komórce. No i to oczywiście doprowadza do obniżenia naszej wrażliwości anabolicznej, czyli naszego potencjału do budowania mięśni. I tutaj dałem taki przykładowy wykres, to nie jest wykres żadnego badania, tylko tak, żebyście mogli sobie to lepiej wyobrazić. Czyli tutaj mamy, na tej osi mamy syntezę, tempo syntezy białek mięśniowych, natomiast tutaj mamy przykładowy procent tkanki tłuszczowej u mężczyzny. Jeśli mamy 14% tkanki tłuszczowej, czyli ta nasza tkanka tłuszczowa nie jest zbyt duża, jesteśmy osobami szczupłymi, no to ta odpowiedź MPS wskutek wzrostu stężenia aminokwasów we krwi jest na zadowalającym wysokim poziomie. Natomiast jeśli mamy tej tkanki tłuszczowej zbyt dużo, może to doprowadzać właśnie do obniżania odpowiedzi, obniżania inicjowania syntezy białek mięśniowych przy oczywiście tej samej dostarczanej ilości białka. Tak więc po prostu mówiąc wprost, mamy gorsze możliwości budowania masy mięśniowej. No i teraz jak jest mechanizm tego, dlaczego tak się dzieje, że przy zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej tracimy tą wrażliwość anaboliczną? Tutaj, żeby to wytłumaczyć, trzeba by zejść do poziomu biochemii i wytłumaczyć sobie działanie naszego aparatu enzymatycznego, który właściwie jest kluczem, jeśli chodzi o regulację naszego anabolizmu. Na pewno każdy z Was zna coś takiego jak mTOR, kinaza mTOR. Na pewno obiło Wam się to o uszy, chcąc, nie chcąc. Kinaza mTOR, zwana inaczej kinazą serynowotroninową albo saczym celem rampamycyny, należy do rodziny kinaz związanych z trzykinazą fosfatydyloinozytolu. Jest to o tyle ważna dla nas kinaza, podjednostka katalityczna, że bezpośrednio wpływa ona na regulację tempa syntezy białek mięśniowych. Należą do niej dwa takie podstawowe kompleksy białkowe,
które nazywają się mTORC 1 i mTORC 2. Wracając jeszcze do mTOR, warto tutaj wspomnieć na samym początku, że kinaza mTOR na pewno w większości z Was kojarzy się z wywoływaniem anabolizmu, tak jak już powiedzieliśmy, zwiększa ono tempo syntezy białek mięśniowych, ale oprócz katalizowania syntezy białek mięśniowych na etapie translacji w rybosomach, odpowiada ona też także za, jest także inhibitorem katabolizmu, czyli ona również hamuje katabolizm, czyli zmniejsza nasz MPB, czyli muscle protein breakdown, rozpad białek mięśniowych. Tak więc ma ona dwie takie bardzo ważne funkcje w kontekście budowania masy mięśniowej. No ale wracając do tych kompleksów białkowych, mamy ten mTORC1 i mTORC2. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem tylko kompleksu białkowego mTORC1, dlatego że to właśnie on reguluje nasz anabolizm białek szybkokurczliwych, czyli to, co nas interesuje w kontekście budowania mięśni. Kompleks mTORC2 reguluje funkcję cytoszkieletu komórki, nie jest on aż tak istotny w kontekście dzisiejszych dywagacji na temat anabolizmu i wpływu stanów zapalnych. Tak więc kompleks mTORC1, który dzisiaj będzie nas interesował, to zaznaczyłem tikiem, że to dzisiaj nas interesuje, jest tworzony zarówno przez wcześniej omówioną kinazę mTOR, jak i przez białko Raptor, białko Depor, MLST8, GBTL i PRAS40. To wszystko tworzy właśnie ten nasz ważny kompleks, który będzie miał istotny wpływ na to biochemiczne uruchamianie anabolizmu na poziomie komórkowym. Warto jeszcze tutaj powiedzieć, co się w ogóle staje z tą kinazą mTOR i co wpływa na aktywację. Przepraszam, co się dzieje w czasie aktywacji. Aktywacja kinazy mTOR skutkuje po pierwsze fosforylacją kinazy rybosomalnej S6, co daje nam podniesienie fosforylacji białka S6 oraz skutkuje fosforylacją eukariotycznego białka wiążącego eukariotyczny czynnik inicjacji translacji, oznaczonego tutaj tym symbolem, co z kolei daje nam eukariotyczny czynnik inicjacji translacji. Te dwa elementy dają nam kompleks inicjacyjny, który będzie służył nam do właśnie zainicjowania, do aktywacji naszego kompleksu mTORC1. Ten nasz kompleks mTORC1 może być pobudzany przez różne czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład wzrost stężenia leucyny w komórce, która wydaje się być takim aminokwasem, właśnie takim zapalnikiem, takim inicjującym ten nasz anabolizm, tak? Czyli jeśli wzrasta poziom leucyny w komórce, to ona jak gdyby wie, że musi zaraz zacząć proces syntezy, zwiększenia syntezy białek mięśniowych. Oczywiście do tego potrzebne są później inne aminokwasy egzogenne, natomiast leucyna jest tym inicjatorem, tym zapalnikiem. Kolejnym takim czynnikiem jest na przykład kwas fosfatydowy, który można tak by the way suplementować. Są też czynniki osoczowe, co ciekawe stres oksydacyjny, o którym później sobie powiemy w kontekście na przykład stosowania antyoksydantów okołotreningowych, czy w ogóle stosowania dużej ilości antyoksydantów z suplementów, a także insulina, czy IGF-1, czy insulinopodobny czynnik wzrostu. Tak więc już wiemy, co pobudza nasz kompleks mTORC1, natomiast co musi się stać konkretnie w komórce, żeby doszło do zainicjowania naszego anabolizmu. Otóż nasz kompleks mTORC1 musi być zrekrutowany z obszarów cytozolowych w kierunku pewnych organeli komórkowych. Faktem, że kompleks mTORC1 może ulegać aktywacji zarówno w kontekście takich organeli jak aparat Golgiego, jak peroksysomy, natomiast według najnowszej literatury naukowej wiemy, że takim najistotniejszym organellum, w którym będzie dochodziło do aktywacji kompleksu mTORC1 i właśnie wywołania tego naszego anabolizmu, są lizosomy, a mówiąc jeszcze precyzyjniej, błona lizosomalna. Błona lizosomalna to jest właśnie to miejsce, w którym musi zostać zrekrutowany kompleks mTORC1.
I to właśnie tutaj właśnie przy błonie lizosomalnej pod wpływem takiego białka jak RHEB będzie tutaj właśnie ten kompleks aktywowany i będzie dochodziło do inicjowania naszego anabolizmu. Jako ciekawostkę mogę tutaj dodać, że coś takiego jak TSC2, czyli tuberyna, to jest takie białko, ma bardzo silny wpływ na bezpośrednie hamowanie RHEB, które jak już wiemy jest potrzebne do właśnie zainicjowania aktywacji kompleksu mTORC1 rekrutowanego w kierunku błony lizosomalnej, czy już na tej błonie lizosomalnej. Tak więc jeśli coś będzie hamować to RHEB, no to będzie obniżało aktywację kompleksu mTORC1, czyli obniżało naszą inicjację anabolizmu. No i co ciekawe, ta tuberyna, czyli to białko mające takie właściwości hamujące to RHEB, jest bardzo mocno wspierana przez AMPK, czyli kinazę bezpośrednio związaną z naszą energią komórki, a mówiąc dokładniej z niedoborem energii w naszej komórce, z takim ujemnym bilansem energetycznym, który będzie dotyczył naszej komórki. I co ciekawe, właśnie stosunek kinazy mTOR do AMPK może być przez to kluczowy w kontekście naszych możliwości budowania masy mięśniowej. To też poniekąd wyjaśnia, dlaczego w czasie deficytu energetycznego, kiedy właśnie jest to skorelowane z ujemnym bilansem, z niedoborem energii w komórce, jest ciężej budować nam masę mięśniową. Dlatego, że właśnie wtedy ta kinaza AMPK zyskuje, jest bardziej aktywna w organizmie, może mocniej wspierać tą naszą tuberynę, czyli TSC2, a jeśli ta jest bardziej aktywna, to mocniej będzie hamowała białko RHEB i przyczyniała się do gorszej aktywacji kompleksu mTORC1 przy błonie lizosomalnej. I to właśnie będzie sprawiało, że inicjacja anabolizmu będzie na dużo gorszym poziomie, że tak powiem. Tak więc, mając na uwadze ten mechanizm, mam nadzieję, że go zrozumieliście, możemy sobie powiedzieć, dlaczego zbyt duże ilości tkanki tłuszczowej będą w pewien sposób negatywnie wpływać na nasze zdolności anaboliczne. No i tak naprawdę takim jednym z badań, które moim zdaniem było najlepiej zaprojektowane, żeby to wytłumaczyć, bo jest oczywiście kilka dowodów naukowych na to, że zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej, która występuje na przykład przy nadwadze czy już nawet otyłości, utrudnia to budowanie masy mięśniowej i zmniejsza nasz anabolizm, naszą aktywność anaboliczną organizmu, wrażliwość anaboliczną. To najlepszym takim badaniem jest stosunkowo nowe badanie opublikowane w 2016 roku przez Bilsa, gdzie użytych zostało 30 badanych, podzielonych na 10 szczupłych, 10 otyłych i 10 osób z nadwagą. Tak? Czyli mieliśmy porówno podzielone z tych 30 osób na osoby szczupłe z małą stosunkowo ilością tkanki tłuszczowej, osoby z nadwagą, czyli takie już powiedzmy z trochę większą ilością tkanki tłuszczowej, no i osoby otyłe, których mają bardzo, bardzo dużo tkanki tłuszczowej. U tych osób były badane różnego rodzaju parametry, takie jak tutaj widzicie, które wypisałem. No i jednym z tym kluczowym, który właśnie nas będzie interesował w kontekście wytłumaczenia tych mechanizmów, jest wcześniej omawiany kompleks białkowy mTORC1, który jak już wiecie, jest kluczowy w kontekście aktywowania naszego anabolizmu, ponieważ rekrutowany do błony lizosomalnej tam będzie właśnie ten mechanizm odbywał. No i co się okazało w badaniu, bo jest to szalenie ciekawe. Uczestnikom podano, z tego co pamiętam, chudą wieprzowinę, czyli takie czyste źródło białka, i zbadano, jaką odpowiedź anaboliczną, jakie tempo syntezy białek mięśniowych będą wykazywali. Tutaj są różne odstępy czasowe, czyli to,
jak to wyglądało na początku, jak to wyglądało od początku do 120 minuty oraz od 120 minuty do 300 minuty. No i co ciekawe, tutaj jakby co, w roli wyjaśnienia, te białe słupki to są osoby szczupłe, te niebieskie słupki to są osoby z nadwagą i te żółte, złote słupki to są osoby z otyłością. Ja postaram się jeszcze wrzucić i tak screen tego wykresu na wideo. Tak czy inaczej, początkowe tempo syntezy białek u osób, które są szczupłe, było nawet minimalnie mniejsze niż u osób z nadwagą czy otyłością. U tych osób to początkowe stężenie, to początkowe tempo syntezy białek było, wyjściowe tempo syntezy białek było nieco wyższe. Od początku, od spożycia tej chudej wieprzowiny, tego źródła białka do 120 minuty, również u osób szczupłych to tempo syntezy białek było nawet minimalnie mniejsze, co jeszcze mogło właśnie wynikać z tego początkowego, startowego stężenia, bo jest to mała ilość czasu, żeby wieprzowina gdzieś tam dostarczyła aminokwasy do krwiobiegu, ponieważ też jest to mięso, które troszeczkę potrzebuje więcej czasu na trawienie. Może gdyby tu, powiedzmy, były użyte aminokwasy EA albo jakieś inne szybkostrawne białko pokroju izolatu białka, no to już tutaj widzielibyśmy znaczące różnice, ale te różnice widzimy dopiero w tym późniejszym okresie czasu, czyli mniej więcej od 2 godzin i dalej, gdzie tylko osoby szczupłe wykazały istotnie zwiększone tempo syntezy białek mięśniowych, a osoby z nadwagą i osoby otyłe tak naprawdę już mocno nie zwiększały tego poziomu syntezy białek, a nawet troszeczkę to spadało. Także jest to fajnie taki namacalny dowód do tego, że osoby posiadające odpowiednią tkankę tłuszczową, no bo umówmy się, że zarówno nadwaga, jak i otyłość jest to już taki stan niekorzystny, którego nie chcemy, który nie jest prawidłowy dla naszego organizmu, a osoby szczupłe, czyli powiedzmy posiadające tą tkankę tłuszczową w takich normach odpowiednich dla zdrowia, no wykazywały się dużo, dużo większą tą wrażliwością anaboliczną w postaci tempa syntezy białek mięśniowych. Także wniosek z tego jest taki, że nadmiar tkanki tłuszczowej, choć nie upośledzał samego transportu aminokwasów do komórek, bo tutaj w wszystkich grupach odbywało się to tak samo, to istotnie upośledza zwiększanie poposiłkową syntezę białek mięśniowych, tak? Co widzimy na wykresie. Tak więc jest to bardzo ciekawe, ale jeszcze ciekawszy jest sam mechanizm, który tutaj przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Naukowcy generalnie w tym badaniu stwierdzili, że prawdopodobnie efekt ten jest spowodowany właśnie takim ciągłym, wyjściowym, zwiększonym poziomem mTORC1 w organizmie u osób z nadwagą i otyłych, przez co później oni nie są tak wrażliwi na zwiększenie właśnie tych poziomu aminokwasów we krwi, no i ta reakcja nie jest tak efektywna jak u osób szczupłych, tak? Przez te właśnie wyższe początkowe stężenia i przewlekłe stężenia mTORC1. Natomiast ja chciałbym to odnieść do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli właśnie do tych mechanizmów związanych z zwiększeniem syntezy białek mięśniowych na poziomie komórkowym. Po pierwsze, wiemy, że to właśnie rekrutacja kompleksu mTORC1 w kierunku lizosomu, a dokładniej błony lizosomalnej, jest tą kluczową reakcją i tutaj ta aktywacja w kontekście zwiększenia syntezy białek mięśniowych. Z drugiej strony, według obecnie dostępnej literatury naukowej, wiemy też, że funkcje lizosomów mogą być bardzo mocno rozregulowane wskutek nadmiernego przeładowania energetycznego komórki, które występuje długotrwale. Czyli właśnie w takiej sytuacji, jeśli mamy nadwagę albo jesteśmy otyli, wtedy funkcje lizosomów
gdzieś tam zostają zaburzone. Tak więc możemy przypuszczać, że ma to związek z tym, że jeśli funkcje zostają naruszone i gdzieś tam te lizosomy zaczynają wykazywać pewnego rodzaju dysfunkcję, no to ta aktywacja kompleksu mTORC1, który właśnie ma być rekrutowany i przy tej błonie lizosomalnej aktywowany, nie będzie tak wydajna, nie będzie optymalna ze względu właśnie na te czynniki związane z tkanką tłuszczową, tak? Które właśnie zaburzają funkcję lizosomów. Tak więc można powiedzieć, że to chroniczne przeładowanie komórki będzie, które oczywiście wiąże się z tą nadmierną tkanką tłuszczową, będzie upośledzało funkcję lizosomów i wskutek deoptymalizacji kompleksu mTORC1, aktywacji kompleksu mTORC1 wpływało na obniżenie wrażliwości anabolicznej. Prawdopodobnie to jest słusznym wnioskiem co do relacji tkanki tłuszczowej a odpowiedzi anabolicznej. No i tak naprawdę możemy teraz powiedzieć, że takim głównym czynnikiem, na którym powinniśmy się skupić, by utrzymać wysoką wrażliwość anaboliczną, jest nie zalewanie się za mocno, nie nabieranie zbyt dużej ilości tej tkanki tłuszczowej. Jednakże sama ilość tkanki tłuszczowej ma oczywiście ogromny wpływ, jak już sobie powiedzieliśmy na to, ale nie tylko to się liczy. Możemy wpływać na ilość stanów zapalnych, które, jak już wcześniej powiedzieliśmy sobie, również przyczyniają się tutaj do funkcjonowania naszej wrażliwości anabolicznej w inny sposób. Nie tylko sama energetyczność diety i właśnie związane z tym nadbudowywanie tkanki tłuszczowej ma na to wpływ, ale na stany zapalne ma wpływ też jakość tej diety i jakość składników, które dostarczamy, ponieważ możemy wybierać pokarmy, które działają silniej prozapalnie, jak i pokarmy, które mają nawet działania silnie antyzapalne. Jak można się domyślić, kluczowe szczególnie im dalej w las, że tak powiem, czyli im więcej budujemy tej tkanki tłuszczowej, która, jak już wiemy, ze względu na endokrynne funkcje adipocytów będzie zwiększała nam tą chroniczną ilość stanów zapalnych, no to im jest jej więcej, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na dostarczanie żywności antyzapalnej. Będzie to jak najbardziej w naszym interesie pod kątem budowania masy mięśniowej. Tak też, oczywiście z drugiej strony powinniśmy wtedy jak najmocniej wykluczać te produkty prozapalne, żeby jeszcze nie dokładać do i tak dużej ilości stanów zapalnych warunkowanych dużą ilością tkanki tłuszczowej kolejnych czynników nasilających jeszcze bardziej te stany zapalne. Tak? Czyli samą dietą, samą jakością diety, jakością dostarczanych produktów możemy skutecznie hamować to narastanie stanów zapalnych, które jest taką nieodłączną częścią surplusu energetycznego. Tak? Czyli mając nawet stosunkowo nieduży surplus energetyczny w diecie, i tak z biegiem czasu ta ilość stanów zapalnych wskutek właśnie funkcji adipocytów będzie się zwiększała. No i my możemy to hamować naszą dietą. I jak możemy to robić? Po pierwsze, bardzo fajne zagadnienie, kontrola glikemii, czyli tak naprawdę bardzo takim prozapalnym zjawiskiem jest przede wszystkim dostarczanie bardzo mocnych skoków, pików insuliny. I to się wiąże najczęściej z na przykład spożywaniem tylko dwóch posiłków, w których jest bardzo duża ilość energii dostarczana do naszego organizmu. Tak? Na przykład jemy tam 200 g węglowodanów, 80 g białka, 40 g tłuszczu itd. itd. Oczywiście tłuszcze pod kątem stymulowania komórek beta wszystkie wydzielania insuliny nie mają takiego znaczenia. Natomiast chodzi mi generalnie o wielkość posiłku. Także więcej małych posiłków jest o tyle lepsze, już abstrahując od kwestii dystrybucji białka i stymulowania MPS, ale nie daje nam takich mocnych pików insuliny, a te mocne piki insuliny wskutek mocnego stymulowania komórek beta 6 będą się przyczyniały do działalności prozapalnej. Tak więc kontrolowanie glikemii, nie doprowadzanie do mocnych skoków poziomu cukru we krwi, tylko utrzymywanie tego cukru we krwi jak najbardziej, że tak powiem, na łagodnych takich przejściach między posiłkami. Tak? To jest dla nas kluczowe, szczególnie właśnie w tych dalszych etapach masy, gdzie chcąc nie chcąc ta ilość procesów zapalnych będzie wyższa lub mniejsza, ale generalnie będzie już coraz bardziej istotna.
Kolejna sprawa to jest procent żywności wysoko przetworzonej. To niejako nawiązuje do tego, co wcześniej powiedziałem, czyli im więcej żywności wysoko przetworzonej, jakiejś kafeteryjnej, szczególnie jakichś tłuszczów trans, czyli też dobór tłuszczy jest tutaj bardzo, bardzo ważny pod tym kątem, no to im więcej będziemy tego jeść, też bardziej będziemy nasilać stany zapalne. Więc znowu, im dalej w masę, tym powinniśmy ilość tej przetworzonej żywności w pewien sposób niwelować albo przynajmniej równoważyć to procentem żywności antyzapalnej. Kolejna sprawa to właśnie to, co wcześniej powiedziałem, czyli tłuszcze rafinowane, tłuszcze trans, które mogą działać prozapalnie. Jest to oczywiste. Następnie produkty o potencjale antyzapalnym, tak? Czyli jeśli idziemy dalej w masę, musimy spożywać przykładowo ogromne ilości kilokalorii, a nie chcemy przekraczać błonnika, wrzucamy sobie jakieś płatki śniadaniowe przykładowo albo jakieś inne produkty, powiedzmy wysoko przetworzone, które będą bardziej prozapalne, choćby ze względu na większe stymulowanie insuliny i tak dalej, to chociaż próbujmy to równoważyć produktami antyzapalnymi, tak? Czyli włączając jakieś tam przede wszystkim oliwę z oliwek, awokado, owoce jagodowe, kurkuminę, czyli też tutaj przyprawy czy suplementy jako kurkumina z piper, no to różne tego typu rzeczy będą fajnie się sprawdzać i będą dawały nam hamowanie, ograniczanie tych stanów zapalnych, tak żebyśmy mieli cały czas fajną wrażliwość anaboliczną. No i to jest to, o czym cały czas mówię, im dalej w las, tym czyściej, czyli generalnie im dalej w las, czyli im dalej w masę idziemy, im dłużej jesteśmy na surplusie, tym bardziej musimy uważać i bardziej przykładać wagę do kontroli stanów zapalnych, żeby utrzymywać wrażliwość anaboliczną na jak najwyższym poziomie. Na pewno wielu z Was ma takiego kolegę, który mimo wszelkich starań na siłowni ma duże problemy z budowaniem masy mięśniowej. Macie też na pewno takiego kolegę, który niewiele robi, nie bardzo się przykłada, dużo imprezuje czasami, ale i tak efektami przegania Was, którzy pilnujecie diety, ćwiczycie regularnie, ciężko i tak dalej. Może mieć to również pewne powiązanie z omawianym wcześniej tematem stanów zapalnych i dzielić troszeczkę ludzi na takie dwie kategorie określanych mianem responders i non-responders, czyli takich, którzy wykazują się dobrą odpowiedzią anaboliczną, dobrą reakcją anaboliczną i takich, którzy no, cechują się troszeczkę trochę gorszą odpowiedzią anaboliczną, trochę gorszą wrażliwością anaboliczną, można by inaczej powiedzieć. No i co ciekawe, ten temat udało się również w pewien sposób udowodnić w badaniach naukowych. Konkretnie w badaniu Fischera z 2014 roku, które trwało 4 miesiące, obejmowało protokół treningowy 4-miesięczny i testowano właśnie, jak dane osoby będą reagowały na ten trening oraz jak te osoby, jakie cechy będą miały te osoby, jeśli chodzi o różne markery stanów zapalnych, czyli interleukiny 6 tutaj była badana, białko C-reaktywne, czy tutaj czynnik TNF-alfa. Wszystko to są markery stanów zapalnych i chodzi o to, jak taki przewlekły poziom stanów zapalnych będzie miał wpływ na efekty hipertroficzne, takie długofalowe, w tym wypadku 4-miesięczne. No i co się okazało? Zbadano różne te markery stanów zapalnych przed eksperymentem i po eksperymencie oraz w trakcie. No i generalnie, jak możecie zauważyć, to osoby tutaj w tym wykresie takim przerywanym, z przerywanymi kreskami są osoby, które cechowały się świetną odpowiedzią anaboliczną, one budowały dużo masy mięśniowej, zyskiwały naprawdę super progres. Natomiast tym przezroczystym jakby wykresem, tymi liniami oznaczone są ilości stanów zapalnych osób, które notowały najgorszy progres, ten wzrost masy mięśniowej był stosunkowo słaby. No i jak widzimy, widać tutaj bardzo jasną tendencję, że ci non-responderzy, czyli ci ze słabą odpowiedzią anaboliczną, cechowali się zdecydowanie wyższymi poziomami wszystkich markerów stanów zapalnych, w tym wypadku akurat tutaj jest przykład TNF-alfa, niż osoby, które budowały duże ilości masy mięśniowej. Te osoby
tutaj wykazywały dużo niższy poziom przewlekle występujących stanów zapalnych. Więc jest to bardzo fajna przesłanka, by sądzić, że właśnie utrzymywanie stanów zapalnych długofalowo, przewlekle, na jak najniższym poziomie może być bardzo korzystne, jeśli chodzi o możliwości budowania masy mięśniowej i naszą wrażliwość anaboliczną. Co ciekawe, jest pewna hipoteza, która nazywana jest hipotezą pilona i mówi, jest to taka hipoteza sygnału i hałasu. Hałas to są właśnie nasze stany zapalne, które występują przewlekle, czyli takie po prostu, które wynikają z aktywności naszych adipocytów, czyli tkanki tłuszczowej, ze względu na nasze jakieś tam nawyki żywieniowe, czyli produkty antyzapalne, prozapalne, ich stosunek dostarczanych z diety oraz jakąś tam regenerację, no generalnie wszystkie czynniki życiowe, które wpływają na ilość stanów zapalnych w naszym organizmie. No i nasz sygnał to jest zapalenie, które jest wywoływane, indukowane typowo treningiem siłowym, czyli tak już wcześniej sobie wspomnieliśmy w pierwszej części materiału, indukowane sygnałem, sygnalizacją wychodzącą z ramienia interleukiny 6, czyli tego naszego podstawowego sygnalizatora do regeneracji, do naprawy mięśni. I tutaj właśnie przedstawiłem Wam to na dwóch wykresach, jak to może wyglądać. Tutaj mamy siłę stanów zapalnych, no a tutaj mamy dwie kreski. Ta taka pozioma oznacza taką przewlekłą ilość stanów zapalnych w ciągu, no długofalowo w ciągu doby, czy tam w ciągu tygodnia, nieważne. W każdym razie taka, która się utrzymuje stale więcej w naszym organizmie. No a tą taką pionową kreską, która trwa jakiś tam okres czasu, to jest stan zapalny indukowany treningiem siłowym. No i jak widzimy, jeśli poziom stanów zapalnych utrzymuje się przewlekle na stosunkowo wysokim poziomie, to nasz sygnał, nasz stan zapalny indukowany treningiem, który jest bardzo ważny w kontekście inicjowania hipertrofii, nie jest w stanie się tutaj w ogóle przebić i ta sygnalizacja nie wyrasta ponad poziom tych zapaleń, które są stale utrzymywane w organizmie, więc reakcja naszego organizmu na trening siłowy jest w pewien sposób tłumiona, jest w pewien sposób zagłuszana, tak? Bo ten tutaj stan zapalny nie jest w stanie wyjść w ogóle ponad poziom. Natomiast jeśli ilość naszych stanów zapalnych jest normalnie na relatywnie niskim poziomie, to sygnał mający na przykład mobilizować interleukinę 6 wywołany treningiem siłowym jest bardzo mocno widoczny, tak? Wychodzi ponad ten poziom i wtedy nasza wrażliwość anaboliczna jest większa, dlatego że ta sygnalizacja wywołana treningiem przebiega dużo lepiej, jest dużo bardziej, można powiedzieć, widoczna dla organizmu, tak? Czyli tutaj oczywiście chodzi o ten skok interleukiny 6, bo tak jak powiedziałem, jest to miokina, która jest najbardziej istotna w kontekście tej sygnalizacji. No i właśnie tutaj, omawiając jeszcze to zapalenie w innym świetle troszeczkę, warto sobie powiedzieć o całej tej roli interleukiny 6. Zacznijmy od tego, że powiedzmy takie kluczowe w kontekście hipertrofii i treningu jest nasze napięcie mechaniczne, które jest rozpoznawane, wykrywane w naszych mięśniach przez bardzo specyficzne receptory zwane mechanoreceptorami. Mechanoreceptory mogą przekształcać sygnał taki fizyczny na sygnał chemiczny w procesie mechanotransdukcji. Następnie ta mechanotransdukcja, czyli ten sygnał chemiczny, będzie wpływał na aktywację naszego już wcześniej wspomnianego istotnego kompleksu białkowego mTORC1, co z kolei będzie się przyczyniało znacząco do aktywacji komórek satelitarnych. Komórki satelitarne wydają się być kluczowe w kontekście właśnie aktywowania hipertrofii na tym takim poziomie biochemicznym komórkowym. Zaraz powiemy sobie dlaczego, bo najpierw chciałbym jeszcze, żebyście zrozumieli, że również silny, krótki wzrost interleukiny 6, tej kluczowej, także będzie wpływał na tą aktywację komórek satelitarnych i
Udowadniają to co najmniej dwa badania, Michela oba, jedno z 2010, drugie z 2016 roku. Tak? Czyli zależy nam jak najbardziej na mocnym, silnym, krótkotrwałym stosunkowo wzroście interleukiny 6, tym wzroście wywołanym stricte przez trening siłowy. Tak? Nie chcemy, żeby poziom interleukiny 6 cały czas utrzymał się na wysokim poziomie, tylko żeby miał taki jeden bardzo silny strzał. Można to porównać analogicznie na przykład do kortyzolu. Z kortyzolem jest bardzo podobnie. Długofalowo wysoki poziom kortyzolu będzie, można powiedzieć, kataboliczny dla naszego organizmu, będzie nam obniżał wrażliwość anaboliczną. Natomiast krótki, mocny wzrost kortyzolu jak najbardziej będzie przyczyniał się do wspierania odpowiedzi anabolicznej podyktowanej treningiem. Nie wdając się w szczegóły, ma to między innymi związek z samym wpływem kortyzolu na naszą pobudliwość mięśniową, a także jeszcze zagłębiając się troszeczkę w to, co mówiliśmy wcześniej, w taką biochemię, mocny skok kortyzolu wywołany na przykład treningiem będzie wpływał na stabilizowanie błon lizosomów i generalnie na funkcjonowanie lizosomów, które, jak już wcześniej powiedzieliśmy, są tym kluczowym organelem komórkowym w kontekście aktywacji kompleksu białkowego mTORC1. O tym nie dzisiaj, natomiast wracając do tematu, dlaczego ta aktywacja komórek satelitarnych jest tak ważna, dlaczego same komórki satelitarne są tak ważne? Powodem jest to, że mają one ogromne możliwości do proliferacji, czyli rozmnażania się i różnicowania. No ale ciągle możecie powiedzieć, że jakoś nie wiąże się to bezpośrednio z mięśniami, z komórkami mięśniowymi. Otóż wiąże. Dlatego, że komórki satelitarne są w stanie tworzyć mioblasty, czyli mioblasty to jest to, co omówiliśmy wcześniej, są to prekursory komórek mięśniowych, czyli miocytów. Więc one poprzez aktywację, proliferację, różnicowanie będą tworzyć mioblasty. Następnie będą tworzyć miotuby, z których właśnie powstają miocyty, czyli nasze komórki mięśniowe. I dzieje się to poprzez mechanizmy związane z możliwościami komórek satelitarnych do tworzenia jąder komórkowych i samego wpływu syntezy jąder komórkowych na zwiększanie możliwości transkrypcyjnych w naszym organizmie. To wszystko będzie powodowało oczywiście w skutku proces hipertrofii, nadbudowy naszych mięśni i oczywiście regeneracji. Tak więc, jak już widzicie, te procesy zapalne mają takie dwie twarze, z których jedna jest, to jest ta dobra twarz, czyli ta, która pomaga nam tutaj zainicjować hipertrofię. Natomiast ta zła twarz to jest taka, że jeśli one są stale na wysokim poziomie, to będą to bardzo zagłuszać ten nasz sygnał hipertroficzny właśnie spowodowany zapaleniem takim krótkim, czasowym, wywołanym treningiem. Mam nadzieję, że już to rozumiecie. Tak więc tutaj jeszcze sumując, zbyt duża nadwyżka energetyczna, nieprawidłowe odżywianie, zbyt duża objętość, to wszystko będzie się przyczyniało do stałej, wysokiej produkcji naszych stanów zapalnych przez adipocyty, makrofagi, monocyty i będzie to hamowało nasze możliwości budowania masy mięśniowej poprzez obniżanie wrażliwości anabolicznej, poprzez tłumienie sygnału mającego na celu zainicjować anabolizm. No i płynnie możemy przejść teraz do tematów antyoksydantów, bo jest to temat, który jest, można powiedzieć, taki bardzo na topie. Antyoksydantów oraz innych antyzapalnych substancji. Czy brać, czy nie brać? No bo z jednej strony przecież antyoksydanty, antyzapalne substancje będą obniżały nam ten poziom stanów zapalnych, który mamy na co dzień i powodowały, że ten sygnał stanu zapalnego wywołany treningiem będzie bardziej widoczny. No z drugiej strony substancje antyzapalne, jeśli miałyby obniżać potencjał, to zapalenie, które jest, można powiedzieć, kluczowe w kontekście sygnalizacji treningowej, no to będzie powodowało, że tutaj ta sygnalizacja nie będzie tak wysoka, nie będzie tak gwałtowna i nasz anabolizm nie będzie tak mocno zainicjowany. Tak? No i tutaj również te antyoksydanty i substancje antyzapalne można, moim powiedzieć, dwie twarze. Z jednej strony są one przydatne na tyle, że jeśli rzeczywiście nasz poziom stanów zapalnych na co dzień jest zbyt wysoki,
no to ich suplementacja czy też podaż z żywności konwencjonalnej jak najbardziej będzie dobra, będzie pośrednio wpływać na naszą wrażliwość anaboliczną, na nasze możliwości anaboliczne. Natomiast jeśli będą one stosowane w zbyt dużych ilościach, a szczególnie ze złym timingiem, czyli w nieodpowiednim czasie, mam tu na myśli porę okołotreningową, mogą się przyczyniać negatywnie do naszej hipertrofii. Także tutaj dwubiegunowo to działa. Tak więc oczywiście mogą one upośledzać adaptacje, szczególnie przyjmowane okołotreningowe, to jest to, o czym powiedziałem. Są tu oczywiście pewne wyjątki, tak? Czyli jeśli nasze stany zapalne są niesamowicie wysokie, to podaż suplementów antyzapalnych, antyoksydantów, nawet okołotreningową, może sprawić, że nasza odpowiedź anaboliczna będzie lepsza. Tutaj mogę się powołać na jedno badanie na osobach starszych, gdzie właśnie podaż suplementacji antyoksydantami okołotreningowo da pozytywne efekty i lepsze możliwości budowania masy mięśniowej. Albo jeśli po prostu ktoś ma bardzo wysokie stany zapalne, to może być związane na przykład z zbyt dużą objętością treningową, z bardzo dużą częstotliwością treningową, generalnie takim zajazdem, no to rzeczywiście wtedy wzmożona podaż antyoksydantów nie musi być złym pomysłem. Natomiast w większości przypadków trzeba po prostu po pierwsze pilnować, żeby nie zapodawać tych antyoksydantów w blisko treningu, żeby one tutaj na ten sygnał zapalny nie wpływały negatywnie, bo on jest nam akurat potrzebny. No i gdzieś tam też oczywiście całościowo uważać na ilość antyoksydantów w ciągu dnia. Także wyjątki to mogą być osoby starsze i osoby z silnymi zapaleniami. Tak? Wtedy podaż antyoksydantów, antyzapalnych substancji jest jak najbardziej ok i może się przydać. Suplementy, a żywność konwencjonalna, czyli na przykład polifenole. Tutaj jest również bardzo fajne badanie, które pokazało, że inaczej będziemy reagować, inaczej na hamowanie adaptacji będą miały suplementy antyzapalne, antyoksydacyjne, pochodzące typowo gdzieś tam z syntezy chemicznej, na przykład taki suplement witamina C, witamina E i tak dalej, które łykamy sobie w kapsułkach, a inaczej będą miały wpływ na to antyoksydanty zawarte w żywności, czyli jak zjemy sobie przykładowo przedtreningowo kiwi, coś co jest bogate w witaminę C, jakąś tam żurawinę, jeśli powiedzmy wypijemy sobie kawę, tak? Kawa też ma polifenole, które są teoretycznie antyzapalne i tu oczywiście rozchodzi się po pierwsze o ilość tych substancji antyzapalnych i antyoksydacyjnych, a po drugie o kinetykę wchłaniania. Dlatego jeśli chodzi o tą żywność konwencjonalną, nie musimy się bać, możemy sobie zjeść owoce przed, po treningu, nawet w trakcie. Nic się tutaj, badania pokazują, że nie będzie to miało wpływu negatywnie na adaptację. Natomiast jeśli będziemy suplementować witaminę C okołotreningowo w jakichś tam znacznych ilościach, bo to nie mówimy o 100-200 mg witaminy C, na przykład o 500-1000 mg, no to może mieć to negatywny wpływ na nasze adaptacje treningowe i będzie pośledzało to nasze możliwości do budowania masy mięśniowej. Kolejna sprawa to jest właśnie sam wpływ antyoksydantów na ten nasz stres oksydacyjny. Jak już wcześniej sobie mówiliśmy w kontekście czynników, które aktywują ten nasz kompleks białkowy mTORC1, stres oksydacyjny jest jednym z czynników, który wpływa na właśnie pobudzanie mTORC1. Także stosując te antyoksydanty, logicznie będziemy obniżać aktywację mTORC1 i tym samym sygnalizację anaboliczną. Tak? Tak więc sama też wzmożona aktywność wolnych rodników jest, można powiedzieć, niezbędna do aktywacji hipertrofii, dlatego że wolne rodniki generalnie wykazują zdolność do pobudzenia czynników transkrypcyjnych, a te z kolei pośrednio będą stymulować proces syntezy białek mięśniowych. Tak samo jak już wcześniej powiedziałem, ten stres oksydacyjny, on pobudza ten nasz kompleks mTORC1 i dlatego stres oksydacyjny, wolne rodniki są nam potrzebne w tej porze okołotreningowej i nie chcemy ich tłumić antyoksydantami. Antyoksydanty w innych porach ok, ale też bez przesady, natomiast okołotreningowo raczej się wystrzegamy, chyba że należymy do grupy wyjątków, jesteśmy osobami bardzo wiekowymi albo z dużą ilością stanów zapalnych. Tak, możemy sobie zbadać białko CRP przykładowo, nie ma problemu. Tak więc reasumując cały temat,
Może się też fajnie, można to fajnie przełożyć na sam okres budowania masy mięśniowej i dlaczego ludzie nie progresują w czasie masy. Najczęściej, nie mówię, że u wszystkich, ale u większości osób masa wygląda w ten sposób, że oni to traktują jako taki off-season, że to jest wtedy czas, kiedy można jeść wyżej przetworzone jedzenie, można gdzieś tam wypić sobie alkohol, generalnie no po prostu gdzieś tam troszeczkę za luźno podchodzą do tego okresu. Jeśli to są osoby na wspomaganiu farmakologicznym, to jest pół biedy, bo one są w stanie na deficycie kalorycznym fajnie budować nawet tą masę mięśniową ze względu na suprafizjologiczne dawki hormonów, natomiast u osób naturalnych niestety, jeśli nie przyłożymy się do okresu surplusu, do okresu masy, no to jest właśnie ten czas, kiedy my możemy zaprogresować. Na deficycie raczej już za mocno nie zaprogresujemy, może jakoś tam minimalnie. Natomiast jeśli nie wykorzystamy surplusu, a większość ludzi właśnie nie wykorzystuje odpowiednio masy, bo po prostu gdzieś tam robi sobie typowo off-season, no to niestety tego progresu w ilości masy mięśniowej nie będzie ze względu właśnie na, po pierwsze, na to, że będziemy się za bardzo zatłuszczać, wpływ tkanki tłuszczowej na wrażliwość anaboliczną już sobie omówiliśmy, będziemy wykazywać zbyt wysoką ilość zapaleń takich długofalowo występujących, co będzie obniżało nasz sygnał, jakby jakość naszego sygnału wywoływanego treningiem siłowym i zapaleń wywołanych treningiem. Po trzecie, gdzieś tam też może to wpływać na inne czynniki, na przykład właśnie aktywację komórek satelitarnych, gorszy performance treningowy i wiele, wiele tych czynników związanych z takim odpuszczaniem na surplusie niestety przyczynia się do tego, że stajemy się tymi osobami non-responders, którzy niestety wykazują słabą odpowiedź na trening siłowy. Tak, tak więc reasumując, do masy musimy podchodzić tak samo albo i nawet bardziej u osób naturalnych rzeczowo i skrupulatnie niż do redukcji. Masa jest tak samo ważna, albo ja bym powiedział nawet, że ważniejsza, bo to jest, można powiedzieć to tak, że ja zawsze używam takiego sformułowania, że to jest mniej więcej tak jak z maturą, z nauką do matury w czasie liceum i pisaniem samej matury. Nasza masa to jest ten okres, w której się uczymy do tej matury, w której zdobywamy wiedzę, progresujemy. Natomiast redukcja to już jest sama matura, egzamin maturalny, gdzie tak naprawdę odsłaniamy ten efekt, który nabyliśmy w czasie tych 3 lat liceum. Więc oczywiście matura, sam egzamin może pójść troszkę lepiej, trochę gorzej, ale jeśli dobrze się nauczyliśmy przez całe liceum, to na pewno tą maturę napiszemy troszkę w jedną, w drugą stronę, ale na dobry wynik. Jeśli 3 lata liceum nie uczyliśmy się, to nawet jeśli zrobimy sobie jakieś ściągi, prawdopodobnie na dobrym poziomie tej matury nie napiszemy. Tak więc już na samym egzaminie nie wyczarujemy tego wyniku. I to tak można przełożyć mniej więcej na właśnie okres redukcji i masy u osób naturalnych szczególnie. To tyle na dzisiaj. Myślę, że ten temat związany z wrażliwością anaboliczną i hipertrofią będziemy do niego gdzieś tam wracać na przestrzeni innych materiałów. Tak więc pamiętajcie, żeby dla zasięgów zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało. Zasubskrybować kanał. Zapraszam też na moje media społecznościowe, gdzie jest dużo, dużo więcej wiedzy. Instagram i Facebook Gains Desire oraz Instagram Side Desire. Zapraszam na naszą grupę dyskusyjną Sports Science Team SST na Facebooku. No i co? Do następnego razu. Dzięki, jeśli ktoś dotrwał do końca. Trzymajcie się, na razie.